4. Dolnośląski Kongres Samorządowy we Wrocławiu. Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem dziś w naszym studiu jest starosta powiatu wrocławskiego, pan Roman Potocki. Panie starosto, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie starosto, paneliści dziś postawili pierwsze pytanie. Ile polityki ma być w samorządach? Jak pan odczytuje to, ten znak zapytania? No bo siłą rzeczy przecież od tej polityki nie uciekniemy. A samorządu się uczyliśmy już od dobrych kilkunastu lat. I to dobrze, z dobrym wynikiem. Dobrym wynikiem samorządu rzeczywiście uczymy się już od 90 roku, można powiedzieć, bo to przecież właściwie pierwsze takie wolne wybory i ten. Ale wracając do pytania i o to pytanie, ja po tym dzisiejszym panelu czuję się trochę tak jakby nienasycony, bo do końca nie odpowiedzieliśmy na to pytanie. Ja też jestem świadom tego, że na to pytanie do końca się nie da odpowiedzieć, bo dyskusja trwa od wielu lat, w zasadzie od kiedy powstały samorządy w 90 roku, od wtedy też i prowadzimy tą dyskusję na temat, czy ta polityka w tych samorządach jest, czy jej nie ma. To może ale, nie tu problem, panie starosto, w takim razie. Być może nie w tym problem, ale z jednej strony tak dzisiaj zajęliśmy się, zamiast tą polityką, zajęliśmy się głównym tematem, który, bo to jak sama nazwa mówi, Kongres Samorządowy, w związku z tym mamy tutaj samorządowców z całego Dolnego Śląska i nie tylko. W związku z tym dzisiaj najważniejszym tematem, można powiedzieć, dnia jest kodeks ordynacja wyborcza, bo jak to nazwiemy, tak to nazwiemy, ale do jednego się sprowadza. W związku z tym panel rozpoczął się od dyskusji nad tą ordynacją czy kodeksem wyborczym i właściwie niewiele czasu zostało na to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, które właściwie wszystkich nurtuje od wielu lat, ile polityki w samorządzie. I ja odpowiadając, ja zawsze patrzę na to z perspektywy czasu, bo ja sobie tak dzisiaj policzyłem, że już prawie 25 lat działam w samorządzie. Działam na różnych szczeblach samorządu. W związku z tym moją dewizą zawsze był fakt, że mówiłem, zostawmy politykę za drzwiami sali sesyjnej, rozmawiajmy o polityce, ale nie polityce i partiach politycznych, tylko o polityce rozwojowej gminy czy powiatu. Choć teraz obecna polityka, panie starosto, upomniała się o samorządy, mówię o tym nieprzypadkowo, bo chciałbym tylko naszym telewidzom przypomnieć to, co między słowami pan starosto zaznaczył. To znaczy tak, mamy regionalne izby obrachunkowe. To się pojawiło, panie starosto, na jakimś etapie. Może nie tyle, co faktycznie popatrzymy administracyjnie na pańskie działanie i powiat sam w sobie, bo to zawsze też zaznaczamy, że we Wrocławiu mamy ten komfort, że jest po prostu bardzo dobrze. No ale jednak samorządowcy, panie starosto, usłyszeli hasło kryterium gospodarności i kryterium rzetelności. Bardzo nieostre. Jak pan też patrzy na tego typu hasła, które może rzeczywiście bezpośrednio też, mówiąc też kolokwialnie, w pana nie uderzają, ale jednak gdzieś w tej przestrzeni naszej dolnośląskiej zaczynają funkcjonować? To znaczy, mówiąc o izbach obrachunkowych, tak, dobrze się stało, jak się stało, czyli że zostaliśmy w starym modelu izby obrachunkowej, bo tak jak też dzisiaj podczas panelu dyskusyjnego było powiedziane, w momencie, kiedy ta ustawa weszłaby w życie, wielu z nas mogłoby tu nie być. Z prostej przyczyny, wiele samorządów, w tym i samorządów na Dolnym Śląsku, jest po prostu zadłużonych. Jest to pewna polityka wójtów, burmistrzów, starostów, zadłużania się, no bo każdy, tak jak każdy z nas na swój budżet domowy wie, na co go stać, tak też i wójt, burmistrz, prezydent wie, na co go stać w danej gminie. W związku z tym ta prowadzona polityka chociażby zadłużenia gminy, miasta, powiatu jest pewną przemyślaną polityką, a przepisy nowe, które miały się ukazać, mogłyby po prostu spowodować, że właśnie tam, gdzie jest to zadłużenie duże, tych wójtów, burmistrzów, prezydentów właściwie mogłoby dzisiaj nie być, bo kryteria tak jakby oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową miała być nieco inna i tutaj dobrze, żeśmy się z tego wycofali. O jednym elemencie też muszę powiedzieć tutaj mówiąc. Trzeba sobie powiedzieć też, że przecież niedawno był taki pomysł bardzo mocno skrytykowany przez wszystkie samorządy dwukadencyjności działającej wstecz. Tak? I w tym miesiącu Warszawa ostro też na ten temat dyskutuje. W tym miesiącu też się bardzo ostro o tym dyskutuje. Więc tutaj od razu zawsze rodzi się takie pytanie, dlaczego właśnie tylko i wyłącznie wójtowie, burmistrzowie czy samorządowcy mają być wybierani na dwie kadencje. Równie dobrze moglibyśmy się zapytać, co z nauczycielami, co z posłami, dlaczego oni też nie mogliby mieć tej dwukadencyjności. No to jest takie, bym powiedział,
niedobre patrzenie na samorząd, bo po pierwsze każdy z nas wiedząc, między innymi dzisiaj o tym mówił pan prezydent Raczyński, o tych zapisach, które się też pojawiały w nowej ustawie, czyli po dwóch kadencjach taki wójt, burmistrz przez 3 lata nie mógłby być zatrudniony w jednostce podległej przez gminę, a patrząc na małe gminy w zasadzie jest to jedyne miejsce zatrudnione. W związku z tym co, po dwóch kadencjach, po 8 latach człowieku nie wiadomo... Bez względu na dokonania, chciałbym się powiedzieć. Bez względu na dokonania i sobie człowieku i rób sobie co chcesz, bo my nawet ustawowo nie możemy ciebie zatrudnić. W związku z tym jest to złe podejście. Ja rozumiem, że były jakieś sporadyczne przypadki gdzieś tam w Polsce, o których no, teraz nie mamy czasu i nie chciałbym mówić. Złej gospodarności. Łamanie prawa, taką złą gospodarność. Dokładnie, łamanie prawa. Świadoma nawet. Ale proszę Państwa, trzeba sobie też powiedzieć, że ci wójtowie, burmistrzowie są co 4 lata weryfikowani na zasadzie takiej, że oni są poddawani średnim wyborom przez mieszkańców. Jeśli ten wójt, mieszkańcy, bo mieszkańcy najlepiej oceniają, tak? Mieszkańcy najlepiej oceniają dokonania wójta, burmistrza. Widzą, co on dla tej społeczności robi, oni też mają te realia, widzą, co było zrobione, co będzie zrobione i co jest robione. W związku z tym realnie oceniają tą politykę i dzięki tej dobrej polityce wójta, burmistrza, on jest na następną kadencję wybierany. W związku z tym nie odbierałbym tej możliwości, tej demokratycznej możliwości wybierania wójtów i burmistrzów mieszkańcom. Panie starosto, na pewnym etapie rozmów również ta sytuacja została troszeczkę odwrócona, to znaczy mowa jest, że przykładowo przyszły prezydent czy wójt gminy musi na danym obszarze gminy też mieszkać. Uważa pan, że miejsce zameldowania też ma duże znaczenie, żeby nie dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że Wrocław jest reprezentowany przez rodowitego, no rzućmy, nie wiem, gdańszczanina i tak dalej, moglibyśmy oczywiście tutaj wymieniać. Znaczy tutaj w przypadku dużych miast to oczywiście jest według mnie, według mojej oceny jest to możliwe, bo to jest duże ciało i aglomeracja to jest duże ciało i naprawdę tu musi być osoba wyselekcjonowana, która naprawdę musi znać przepisy i musi mieć orientację w tym, co trzeba zrobić. Jeśli mówimy o tej małej społecznej lokalności, typu małe gminy, małe miasta, no to w tym momencie dobrze rzeczywiście, jeśli taki wójt, burmistrz jest z terenu danej gminy czy danego miasta, bo ja w swojej kadencji miałem taką możliwość pracowania z wójtem, który był spoza gminy, tak? W związku z tym, ja, będąc jego zastępcą, każde jedno wydarzenie, które miało miejsce po godzinie 16, po godzinie pracy urzędu, spadało na mnie, czyli to ja pierwszy jeździłem do dużych zdarzeń, które miały miejsce na terenie gminy i cały czas słyszałem tą dyskusję od mieszkańców, od części radnych, że oto to jest wójt, burmistrz, który o 16 bierze teczkę i jedzie i nie interesują go sprawy społeczeństwa, a jak wiemy, no, gmina żyje przez 24 godziny na dobę, w związku z tym dobrze jest, kiedy ten wójt, burmistrz utożsamia się z gminą. Ja nie mówię, że tak ma być, że wójt, burmistrz musi być, prawda, mieszkańcem, ale no, patrząc na tych wójtów, burmistrzów, których w tej chwili mamy, myślę, że ta polityka jest prowadzona bardzo dobrze i to, co robią, to naprawdę robią bardzo dobrze i dlatego też mamy takie, a nie inne wyniki wyborów. Jeszcze abstrahując od tego pierwszego panelu, panie starosto, zwraca się także uwagę na coraz większą świadomość tych, którzy wybierają samych obywateli. Mhm. Czy pan widzi również jakieś na przestrzeni ostatnich miesięcy, nawet lat, większe rzeczywiście zaangażowanie tych grup lokalnych społeczności, choćby nawet z ramienia naszego powiatu wrocławskiego, którzy bardziej świadomi chcą w tą politykę wchodzić, mieć rzeczywiście większy głos na temat tego, w jakich okolicach żyjemy, ale z drugiej strony no nie mają też konkretnych uprawnień. Dokładnie. Ja to obserwuję, bo jestem starostą, który dużo jeździ po terenie powiatu, rozmawia z różnymi grupami społecznymi i rzeczywiście ci ludzie po ostatnich wyborach w roku 2014 roku doszli do wniosku, że musimy coś zrobić, musimy mieć tak jakby swój wkład. Patrząc w tej chwili na tą ordynację czy kodeks wyborczy, który jest w przygotowaniu, no to on tak jakby eliminuje te grupy społeczne, małe grupy społeczne, które gdzieś tam lokalnie chciałyby się skrzyknąć i powalczyć o jakąś swoją reprezentację w Radzie Gminy czy w Radzie Miasta. W związku z tym ja myślę, że czym bliżej wyborów, czym bardziej poznamy tą ordynację wyborczą, to będzie coraz większa aktywność tych właśnie grup, małych grup społecznych, lokalnych, które będą chciały powalczyć o swoich przedstawicieli.
i po prostu według mojej oceny to tylko będzie lepiej dla społeczności lokalnej, że oto w Radzie Gminy, w Radzie Miasta, w Radzie Powiatu będą te grupy reprezentować osoby, które znają problem, które są wybrane przez społeczeństwo i to są najlepsi reprezentanci, bo do takiego reprezentanta, który mieszka chociażby na tej samej ulicy za płotem, zawsze można o każdej porze dnia i nocy przyjść właściwie i powiedzieć: słuchaj, ja mam z tym czy z tym problem, postaraj mi się pomóc, coś z tym zrobić. I to są te pozytywne elementy, właściwie główne takie założenie samorządu jest właśnie, żeby radny, wójt, burmistrz był blisko społeczeństwa, tak? I Pańska Rada, Panie Starosto, również dla tych wójtów być może nawet, czy prezydentów mniejszych miast na terenie całego Dolnego Śląska jest również taka podczas tej rozmowy, że warto mocniej pochylić się nad tą polityką społeczną właśnie, nie pamiętając o niej tylko faktycznie, kiedy w tle gdzieś tam czy za plecami czujemy, że wybory się zbliżają. Dokładnie, bo ta polityka społeczna jest polityką bardzo ważną, zresztą ja w tej chwili obserwuję też takie bardzo ważne elementy, bardzo dobre, ciekawe dla w ogóle dla społeczeństwa, bo na terenie chociażby samego powiatu wrocławskiego jest coraz więcej aktywnych różnego rodzaju kół, ugrupowań, organizacji, które po pierwsze sięgają, tak powiem w cudzysłowie, sięgają po rencistów, emerytów, wyciągając ich z domu. To są takie pozytywne symptomy, że ci ludzie nie tylko są potrzebni, bo oto dzisiaj są wybory, więc przypominamy się tydzień wcześniej, słuchajcie, my jesteśmy, głosujcie na nas, tylko coraz częściej są właśnie tworzone takie elementy, które pozwalają właśnie, żeby zaktywizować tych ludzi starszych, bo tak jak zawsze mówię, aktywizacja tych ludzi starszych pozwala po pierwsze wyciągnąć ich z domu, pozwala im zapominać o tych często chorobach ich, które ich tam w tych domach dopadają, bo to jest bardzo ważny element, żeby te społeczeństwo wyciągnąć. No tak, ten umysł człowieka starszego dłużej pracuje, to ma też przełożenie na to, jak funkcjonujemy i jak długo żyjemy przede wszystkim. Dokładnie tak. Chciałoby się dopowiedzieć. Dokładnie tak. Na koniec w takim razie, panie starosto, bardzo króciutko chciałem jeszcze dopytać, czy patrzył pan może z perspektywy powiatu wrocławskiego i tej całej administracji, całej tej otoczki prawnej i administracyjnej na funkcjonowanie naszych samorządów i tego, co się w ogóle dzieje też z samorządowcami, ale z poziomu Unii Europejskiej? Czy uważa pan starosta, że to już jest taki dobry czas też, nawet nie dla Polski, dla Dolnego Śląska, żeby faktycznie postarać się o jakieś rozwiązania prawne, czy może wiążące, bardzo wiążące dyskusje, właśnie nie na poziomie powiat, gmina, miasto, tylko Unia Europejska. Czy my jesteśmy gotowi pomimo tych zmian i tego zamieszania, o którym Państwo wspominacie, że to też utrudnia rządzenie na jakimś etapie, no bo jak co chwilę słyszycie Państwo, że za rok jakaś zmiana, nie wiadomo jak będzie, jak to życie polityczne poukładać, już abstrahując nawet od tego, jak ułożyć sprawy związane z mieszkańcami. No właśnie, to może jest jakiś partner unijny, region, powiat, który mówi: skopiujcie od nas coś albo podzielcie się informacjami od siebie, żebyśmy mogli to wprowadzić do nas. Znaczy, my akurat jako powiat wrocławski jesteśmy chyba jednym z, nie wiem czy nie liderem na Dolnym Śląsku, bo ja już chyba o tym mówiłem, ale te 12 projektów zrealizowanych z Unii Europejskiej, ta kwota 36 milionów pozwala nam na zrobienie wielu dobrych rzeczy dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. My oczywiście skorzystaliśmy z tego, o czym pan redaktor mówił, bo od wielu lat mamy dwa powiaty partnerskie w Niemczech i we Francji i od tych powiatów na początku naszej współpracy to my żeśmy się uczyli od nich pewnych ciekawych rozwiązań, chociażby prowadzenia samorządu, różnej polityki finansowej, polityki rozwojowej. W tej chwili, patrząc z perspektywy tych lat, kiedy my po pierwsze jesteśmy w Unii Europejskiej, po drugie mamy te dotacje z Unii Europejskiej, patrząc na rozwój patrząc na rozwój Dolnego Śląska i na tą dużą dynamikę rozwoju Dolnego Śląska, jak i powiatów, gmin na terenie Dolnego Śląska, często Niemcy czy Francuzi, jak przyjeżdżają do nas, to oni w tej chwili się od nas uczą i pytają, jak żeście zrobili to czy to, bo przecież tam ten okres finansowania środków unijnych się skończył, u nas za chwilę ten okres finansowania środkami unijnymi też się skończy, w związku z tym jest też taki wyścig samorządów o to, żeby jak najwięcej pieniędzy pozyskać, dopóki można, bo przecież każda inwestycja na terenie powiatu gminy zrealizowana 50 na 50 to jest sukces wójta, burmistrza, starosty, prezydenta.
bardzo króciutko dopytam, panie starosto, ale to faktycznie oznacza, że istnieją takie wspólne rozwiązania prawne właśnie dla samorządności już w kategoriach Unii Europejskiej? To się dzieje na dzień dzisiejszy? To nie ma takich rozwiązań, które by pozwalały, że tak powiem, pewnymi rzeczami się wymieniać. To jest jeszcze kwestia przyszłości, ale myślę, że w którymś momencie dojdziemy do takiego momentu, że będziemy mogli właśnie wspólnie o wspólnych rozwiązaniach rozmawiać i bo też można by było tutaj wspomnieć o takich wspólnych projektach realizowanych szczególnie przez szkoły, tak? Bo na przykład u mnie szkoły ponadgimnazjalne realizują projekty wspólnie ze szkołami z innych państw. W związku z tym tutaj już ta wymiana doświadczeń i te przepisy pozwalają w znacznym stopniu na to, żeby ta współpraca mogła być. Czyli zalążki są, a reszta to zalążki po prostu też wyzwania tego naszego lokalnego samorządu na przyszłe lata. Bardzo panu dziękuję w takim razie za poświęcony czas. Pan Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, był moim i państwa gościem w rozmowie Echo 24 w ramach 4. Dolnośląskiego Kongresu Samorządów we Wrocławiu. Do zobaczenia.